To jest mimo wszystko, mimo tych optymistycznych słów pana doktora Żaryna czy Antka Macierewicza, to jest smutna rocznica, ten stan wojenny. Smutna, ale taka trochę przewrotna, bo przecież oni chcieli zniszczyć naszą nadzieję wtedy i w dużym stopniu im się udało. I zniszczyć chcieli tą solidarność i też się im udało. Ale przy okazji ten polski naród, przy okazji tych ich zniszczeń przez stan wojenny, przez lata konspiracji, jednakże wywalczył sobie wolność. Cośmy najbardziej stracili? Najbardziej żal może tego, co tutaj nam kolega śpiewał, ale najbardziej to nam żal czasu. Tego czasu, długiego czasu, który straciliśmy. To już jest tyle lat od tego uderzenia w grudniową noc. Tyle lat, gdzie moglibyśmy już być innym krajem, mogli być im inną Europą, bo ta solidarność, ta wielka pierwsza solidarność niosła z sobą taką niewypowiedzianą, może nie do końca zrozumianą, ale olbrzymią nadzieję. Teraz na tą nadzieję Polski wolnej, solidarnej cały czas jest czas. Cały czas to ma być nasza Polska. Ja dziękuję Jadzi za jej ból, za jej płacz, ale rozumiem, że mamy zwyciężyć. Mamy mieć Polskę wolną, solidarną. Czasu nam nie zwróci, ale teraz, kiedy ten kryzys w Europie, kiedy zmartwienia różne, kiedy nowy jakby świat się kształtuje, to do tego wzoru solidarności, tej naszej pierwszej solidarności możemy i powinniśmy wracać i zbudować lepszą Polskę, lepszy świat. Miejmy nadzieję, że tą naszą tutaj wieczornicą i naszym działaniem w tym kierunku coś poprawimy. Z tym optymizmem żegnam się z Państwem.